Proszę Państwa, kiedy jakiś czas temu Muzeum Kinematografii ogłosiło ankietę na 12 na 120 związane z taką kolejną próbą zrobienia pewnej klasyfikacji filmów, żebyśmy zobaczyli, co dzisiaj po 120 latach kina, co dzisiaj się najbardziej podoba. To był podział podzielony na kino w ogóle, również kino polskie. Każdy, kto został zaproszony do tej ankiety, miał wskazać na 12 tytułów. Mówię teraz o kinie polskim. Z kina polskiego po roku 1989 ja osobiście wskazałem na 3 tytuły. Zaczynając od końca, to była Róża Wojciecha Smarzowskiego, to był Dzień Świra Marka Koterskiego, ale chronologicznie pierwszy z nich był Dług Krzysztofa Krauzego. Jako jeden, moim zdaniem, z najważniejszych polskich filmów, które w ogóle po roku 1989 powstały. Później, zaraz po Długu, może nie tak zaraz, bo jednak kilka lat minęło, ale przyszedł mój Nikifor i w tym momencie już wszyscy wiedzieliśmy, że Krzysztof Krauze, który przecież realizował filmy wcześniej od 20 lat, jest właśnie jednym z tych najważniejszych twórców. Miałem olbrzymią przyjemność brać udział w kilku takich prywatnych spotkaniach z Janą Kos-Krause, jeszcze wówczas Janą Kos po prostu i Krzysztofem Krauzem, gdzie właśnie w niewielkiej grupie osób długo siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Mówię o tym dlatego, żeby wskazać, że te cechy, które można było zaobserwować w jego zachowaniu podczas tych prywatnych spotkań, można też zaobserwować podczas oglądania filmów. Moją uwagę zwróciły dwie takie cechy. Po pierwsze, była to olbrzymia powaga. To nie znaczy, że w czasie tych prywatnych spotkań Krzysztof Krauze nie potrafił się śmiać, żartować. Nie, absolutnie nie. Natomiast nawet w trakcie takiej pogawędki do tego, co było ważne, podchodził bardzo poważnie. Jeżeli mówiliśmy o jakichś problemach społecznych, o tym, co go interesuje, o tym, co według niego, zresztą nie tylko według niego, według nas jest czymś, co decyduje o wyglądzie współczesnego świata, w tym momencie żartów nie było. I mówię, to nie chodzi o taką powagę. Był moralizatorem, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Druga, zresztą do tych cech będziemy jeszcze tutaj dzisiaj nieraz wracać. Drugą cechą, która zwróciła moją uwagę, była nieprawdopodobna ciekawość świata. Jeżeli tylko ktoś napomknął o historii i bardziej można powiedzieć interesowały go historie niż jakieś próby syntezy, jeżeli ktoś wspomniał o historii, o ciekawym wydarzeniu, o ciekawym człowieku, natychmiast zamieniał się w słuch. Był jej ciekawy, co było dalej, ale nie w sensie następstwa wydarzeń, tylko pewnej zmiany w życiu człowieka, która nastąpiła, z czym to się wiązało. Proszę zobaczyć, że te dwa filmy, które dzisiaj zobaczymy, to są filmy wyciągnięte, to są jakby tematy wyciągnięte z przestrzeni publicznej. To jest bardzo głośna sprawa zabójstwa, którego dokonało dwóch młodych biznesmenów. I to jest historia Nikifora Krynickiego, czyli Epifaniusza Drowniaka, ale więc historie autentyczne. I bo sam o tym rozmawiałem, można jego filmy oceniać na poziomie bardzo takiej dużej ogólności, uniwersalności, co wydawałoby się, że dla każdego twórcy jest bardzo pozytywną oceną, że jego film daje się świetnie czytać w każdych warunkach, że można go odnosić do innych sytuacji. Natomiast on bardzo często mówił nie, to są konkretne historie. Zresztą bardzo często pojawiają się informacje na początku filmu, że jakakolwiek zbieżność jest z postaciami, z wydarzeniami, jest czysto przypadkowa.
Tutaj nie. Tu jest informacja, że coś takiego się odbyło i relacje o spotkaniach z tymi osobami, ze Sławomirem Sikorą, z jego przyjacielem, z Marianem Włosińskim, który opiekował się Nikiforem, to wszystko w tych opowieściach o filmach było dla Krausego i dla jego partnerki niezwykle ważne. Ta ciekawość świata to była właśnie umiejętność wyciągnięcia tematu nawet z pewnej notki. Pamiętam, jak kiedyś zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj, przeczytałem taką notatkę w gazecie, to jest fantastyczny temat na film, ale powiedz mi, czy takiego filmu już kiedyś nie było przy innej okazji. A więc notatka, następnie pomysł na film, ale też czy takiego filmu nie było. Proszę Państwa, jak ogląda się niektóre z tych filmów, bo tak, kiedy myślimy na przykład o Papuszy, to chociażby przez zastosowanie czerni i bieli od razu myślimy o tym filmie w kategorii kina artystycznego, w kategorii wyboru jakiejś formy. Natomiast jeżeli tak samo widać tę, może nawet to byłoby złe słowo, nie zabawę formą, tylko bardzo dużą koncentrację na formie, żeby trafić do widza w Grach ulicznych, czyli filmie, który Krause zrobił 3 lata przed Długiem. Natomiast jak patrzymy na Dług i jak patrzymy na Nikifora, a jeszcze bardziej jakbyśmy spojrzeli na kolejny z tych filmów, na Plac Bawiciela, to momentami można odnieść wrażenie, że ta forma staje się przejrzysta. Ale to jest pozór, że w tej prostocie, bo moim zdaniem te opowiadane przez Krausego historie są paradoksalnie niezwykle proste, gdybyśmy spojrzeli na taką warstwę stricte wydarzeniową. Ich bogactwo kryje się w czymś zupełnie innym. Ale wbrew pozorom, nawet w tych filmach Krause o obraz dbał niezwykle, niezwykle mocno. Nawet wydaje się, to zwłaszcza widać w moim Nikiforze, o wiele ważniejszy od słów. I bardzo starannie wybierał sobie operatorów. Bartosza Prokopowicza, wcześniej jeszcze przy Grach ulicznych Łukasza Kośmickiego, później Krzysztofa Ptaka i Wojciecha Staronia. Dlatego, że był jednak filmowcem, który opowiada przez obraz. To bardzo wyraźnie widać w Nikiforze, świetnie w kompozycji kadrów. Krzysztof Krause, rocznik 1953, w latach 70. kończy Wydział Operatorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Ze środowiskiem filmowym jest związany, można powiedzieć, od urodzenia, dlatego że jego mama była dość znaną aktorką. Można powiedzieć, że dwie najbardziej jej znane role to są role mam, mianowicie mama Joli w Zezowatym Szczęściu i później jeszcze mama w Szatanie z 7 klasy, mama bohaterki, którą grała Paula Raksa. Ale chodzi o to, że Krause od samego początku jest w tym środowisku filmowym. No cóż, nie będziemy tutaj wnikać w szczegóły biografii, ale z różnych opowieści wynika, że nie zawsze towarzyszyła mu powaga, że to przyszło dopiero z czasem, że był w środowisku człowiekiem znanym z tego, że potrafi użyć życia. Na początku to jest takie ciekawe pokolenie. Pokolenie, które jest, można powiedzieć, na granicy ludzi, którzy nie tylko robili kino moralnego niepokoju, ale również którzy na przełomie lat 70. i 80. robili kino rozrachunkowe. Robili to kino, które opowiadało o stalinowskiej przeszłości. Ale można taki film robić, odwołując się do własnego dzieciństwa, jak się urodziło na przykład, nie wiem, w roku 45 czy 46, jak się urodziło w roku 53, już nie. I wydaje się, że Krause jest na granicy tego kina moralnego niepokoju, że to jest coś, jak pisał bodajże Tadeusz Lubelski, że on nie był bezpośrednio związany z kinem moralnego niepokoju, ale z tej twórczości, to co go interesowało najbardziej, to był ten drugi człon moralnego. Początkowo jednak wydawało się, że jest to
gdzieś dalej, że właśnie w tych swoich pierwszych krótkich filmach sięga chętnie do animacji, robi kilka takich krótkich filmów. Warto zwrócić uwagę na jeden, bo on już robi pod koniec lat 70., warto zwrócić uwagę na jeden z nich z początku kolejnej dekady, na film Deklinacja. Dlatego, że jest to film opowiadający o rodzinie. Ten motyw rodziny będzie później w twórczości Krausego niezwykle ważny. On zarówno w Długu, jak i w moim Nikiforze wydaje się być na drugim planie, ale dla tego, co się dzieje na ekranie i między bohaterami, ma niebywałe znaczenie, bo z jednej strony mamy rodzinę jednego z bohaterów Długu jako punkt odniesienia, z drugiej strony rodzinę Mariana Włosińskiego, którą w jakimś sensie musi poświęcić, aby opiekować się Nikiforem. A później jeszcze motyw rodziny stanie się tym najważniejszym punktem w placu Zbawiciela. Rodziny patologicznej, rodziny dysfunkcyjnej, ale też, jak Państwo pewnie pamiętają, nie tylko z samych tych ludzi to wynika. Jeżeli później spojrzymy na papuszę, to przecież rodzina w węższym lub szerszym rozumieniu też odgrywa tutaj niebagatelną rolę. Z czasem, mówię, to są pewne takie też eksperymenty z formą, próba naśladowania filmu oświatowego, jak na przykład w praktycznych poradach dla zbieraczy motyli, ale ta ciekawość świata daje znać o sobie w bardzo głośnym swojego czasu, w latach 80. filmie dokumentalnym Jest. To był rok 1984 i film, który nie trafił do normalnego rozpowszechniania. Dlatego, że opowiadał o mieszkańcach pewnej wsi, którzy wyruszają na spotkanie z Janem Pawłem II podczas pielgrzymki, ale to jest też opowieść o czymś innym, o ich drodze do budowy kościoła. To jest film, który dzieje się jakby w dwóch płaszczyznach czasowych. Z jednej strony opowiada się o tym, jak oni dążą do swojej manifestacji wiary przez dłuższy czas, próbując uzyskać Kościół. Zresztą to oczywiście historia autentyczna. Podobno udało im się dotrzeć, tak też na filmie zasugerowane, nawet do samego Władysława Gomułki, chociaż spotkanie to nie należało do nazbyt przyjemnych. I później to spotkanie z Janem Pawłem II. To był film, który pokazywał polską religijność, pokazywał, albo powiem inaczej, pokazywał zarówno religijność, jak i wiarę, bo to niekoniecznie jest to samo. Pokazywał zarówno to, co było w ludziach, ich jakby osobiste poszukiwanie absolutu, czy jakikolwiek spotkanie z czymś, co byłoby tajemnicą, ale też pokazywał takie pewne formy rytualne. Ten film krąży w podziemiu, dostaje Nagrodę Solidarności, staje się filmem bardzo głośny, mimo tego, że nie jest zwyczajnie rozpowszechniany. Krause robi spektakle Teatru Telewizji, filmy krótkometrażowe, filmy telewizyjne. W roku 1988 przychodzi czas na debiut. Nowy Jork, 4 rano. Film, który został trochę doceniony przez krytykę, natomiast na pewno nie został doceniony przez jednego człowieka, przez Krzysztofa Krausego. Uznał, że nie było go w tym filmie. On zresztą bardzo często odnosił się tak krytycznie do swoich filmów też krótkometrażowych, mówiąc, że tam odwoływałem się do Salvadora Dali, do Margherita, do Chirico, ale nie było w tym mnie. Tam próbowałem coś zrobić, ale nie było w tym mnie. Dąży do tego rysu bardzo autorskiego, ale rzeczywiście w Nowym Jorku 4 rano jeszcze tego nie widać. To jest opowieść, jak chciałby sam Krause, z ducha Hrabalowska, pokazująca w przyjazny sposób zwyczajnych
ludzi. Zresztą ta kategoria zwyczajności w różnych formach będzie Krausemu później w kolejnych filmach towarzyszyła. Ale tutaj to ma być taki ciepły obraz miasteczka. Wydaje mi się, że dość trafnie Tadeusz Lubelski w swoim tekście o Krzysztofie Krausem przywołał film Ewa chce spać, pokazując pewną próbę odniesienia filmowego. To jest miasteczko, w którym tak naprawdę istnieją tylko dwa punkty. Więzienie i bar koło więzienia, gdzie spotykają się różni ludzie, ludzie, którzy mają marzenia. To są marzenia, które wbrew jakimkolwiek oczekiwaniom, wbrew realiom mogą się spełnić. Można, nawet tacy zwykli ludzie mogą w pewnym momencie trafić do Nowego Jorku o 4 rano. Ale nie wszystko w tym filmie się udało. Janusz Józefowicz, Anna Wojton, ta obsada aktorska chyba akurat tutaj była nietrafiona. Także ten film zostaje stworzony w pewnym ciekawym momencie. To jest film z roku 1988. To jest film, w którym w Polsce zaczyna się to wrzenie, które doprowadzi później do przełomu roku 89. Ale w tym filmie jakby tego nie widać. To jest właśnie taka rzeczywistość nieco z pogranicza snu, pewne wyobrażone miasteczko. Ale to jest film o marzeniach, które w 1988 roku stają się z jednej strony bardzo bliskie, a z drugiej wydaje się, że nigdy nie będą mogły zostać zrealizowane. I ten Nowy Jork jest marzeniem na pewno zupełnie innego typu, niż byłby w takim filmie zrealizowanym 4 lata później. Gdyby Krause opowiadał o marzeniu o Nowym Jorku w 1992 roku, okej, jest Nowy Jork, polecimy. W 1988 nie wydawało się to jeszcze takie oczywiste. Ale kiedy sam później Krause analizował ten film, dochodził do wniosku, że być może za bardzo zależało mu na młodym widzu, że starał się dopasować swój sposób widzenia świata do czegoś, co można by nazwać kinem popularnym. Mówię czegoś, co można by nazwać, bo to nie była kategoria, która reżyserowi byłaby nazbyt bliska. Dla niego jednak zawsze temat musiał być jego tematem. Tak właśnie stało się przy Grach ulicznych, przy filmie z roku 1996, w którym Krause nawiązał do sprawy Stanisława Pyjasa, bodajże 24-latka zabitego w 1977 roku przez SB. Oni byli z tego samego rocznika, z roku 1953. Krause wspominał też, że w latach 70., kiedy różni ludzie zaczynali działać w opozycji, kiedy usiłowali coś zrobić, budzili niepokój tych, co chcieli normalnie żyć. Mówi wprost, na widok kolegów, którzy działali, ich znajomi czasami przechodzili na drugą stronę ulicy, żeby się nie mieszać, żeby przypadkiem nie zostać sfotografowanymi. I Krause mówi, ja prawdopodobnie byłem też jednym z tych, którzy przechodzili na drugą stronę. Więc w jakiejś mierze spłaca dług, ale interesuje go coś więcej. Interesuje go nie tylko sama śmierć. Oczywiście tu jest pewna konstrukcja sensacyjna, kryminalna. Staramy się wyjaśnić, kto za czym stoi, ale też sprawa Pyjasa ma być pewnym drogowskazem dla współczesnych ludzi, żeby nie pozostawali obojętni wobec tego, co dzieje się na świecie. Jeżeli Państwo pamiętają Gry uliczne, to jest dwóch bohaterów, obaj pracują w telewizji, czyli tutaj mamy media, które dążą do prawdy, które starają się do tej prawdy dotrzeć, ale w tym filmie ważne jest jeszcze coś innego. To, że jeden z bohaterów zaczyna jakby podążać drogą Pyjasa. Nie chodzi oczywiście o konkretne miejsca, chociaż i one się pojawiają, ale który zaczyna się angażować w ogóle w świat, dla którego ten świat staje się ważny i który
być może, zapewne składa z siebie podobną ofiarę, jaką złożył Pyjas. To zresztą, muszę powiedzieć, że na ten film warto zwrócić uwagę jeszcze z dwóch powodów. Po pierwsze formy. Formy, która znowu wydawała się taką formą nowoczesną, która nie unikała animacji, filmu w filmie, bo często widzimy ten obraz, który akurat filmują dwaj bohaterowie, która miała taki szarpany rytm, można powiedzieć, teledyskowy, bo to się wydawało nowoczesne, wydawało się, że w ten sposób trafi do młodych widzów, czyli znowu pojawia się ta kategoria widza, widza młodego, do którego reżyser chce trafić, ale chyba znowu nie do końca się to udaje. I druga rzecz, która mnie zawsze bardzo ciekawiła, mianowicie pokazanie tego czasu postperelowskiego. To jest ten moment, kiedy w latach 90. powstaje bardzo dużo filmów dotyczących PRL-u. Oczywiście one powstają też w kolejnych dekadach. Myślę, że do dzisiaj to byśmy, ja zajmowałem się tym kilkanaście lat temu i naliczyłem już grubo ponad setkę tytułów filmów, spektakli, teatru, telewizji czy seriali, które zajmują się PRL-em. Natomiast w tym zajmowaniu się PRL-em był jeszcze jeden ważny taki punkt, mianowicie pokazywanie dawnego aparatu bezpieczeństwa. To ci ludzie, którzy byli odpowiedzialni za zło, między innymi za śmierć Pyjasa, co się z nimi dzieje? Oczywiście to nie chodzi o konkretne nazwiska, bo one się nie pojawiają, ale co się z nimi dzieje? Pracują, są prezesami banków. I znowu pokazuje to Krause przez obraz, kiedy bohaterowie z takim prezesem siedzą w restauracji, on ich zaprosił niejako, jako prowokację, żeby pokazać, że on może ich zaprosić. Oni chcą zrobić o nim materiał, chcą go wykorzystać i co? On jest ponad tym. Kiedy je kawior, to jest pokazane w zbliżeniu z taką świadomą przesadą. Oczywiście to jest rok 96. Jeszcze nie wiadomo, kto był tym, który donosił na Stanisława Pyjasa. Krause mówi, ja podejrzewałam, ale tam się w filmie pojawia taka fikcyjna postać senatora Makowskiego. Krótko później wybucha bomba. To Lesław Maleszka. Było ich, jak to było sformułowane w filmie dokumentalnym, trzech kumpli: Stanisław Pyjas, Bronisław Wilczstein i Lesław Maleszka. Okazało się, że spośród tych trzech kumpli jeden donosił na drugiego. Nie ma tego oczywiście w filmie, bo jeszcze o tym nie wiedziano, jeszcze tego być nie mogło, ale ta atmosfera tamtych lat, że jeden donosił na drugiego, ona jednak pozostała. I szuka Krause kolejnego tematu. Znajduje ten temat. Dwóch młodych przedsiębiorców, albo inaczej, nie dwóch młodych przedsiębiorców, bo tego jeszcze nie wiadomo. Jak Państwo będą patrzyli na dług, to będzie też widać pewną logikę tego przekazu. Otóż zostają znalezione dwa ciała. Dwa ciała zmasakrowane, pozbawione głowy. W prasie pojawia się informacja, prawdopodobnie ofiary porachunków mafijnych, wprost się mówi, że prawdopodobnie ofiary ze wschodu. Ale dość szybko sprawa się wyjaśnia. Tej zbrodni dokonało dwóch młodych ludzi. Dwóch biznesmenów, którzy byli zastraszani przez gangstera, nie potrafili sobie z tym poradzić, nie znajdowali pomocy w instytucjach, które są po to stworzone, takich jak policja, w związku z tym zamordowali tego człowieka. Od takiego punktu wyjścia Krause, który napisał scenariusz z Jerzym Morawskim, zresztą spotykali się z osadzonymi, od takiego punktu wyjścia zaczyna swój film, ale to jest tylko jedna z, można powiedzieć, pułapek zastawionych na widza. Proszę, ja pamiętam swoje odczucie, kiedy właśnie w 99 roku po raz pierwszy zobaczyłem Dług. Ten film mnie bolał. Ten film mnie bolał, ponieważ uświadamiał mi uczucie, które jest jednym z najgorszych, mianowicie bezsilność.
kiedy człowiek nie jest w stanie w żaden sposób zareagować na rzeczywistość, albo, a jeżeli jest w stanie zareagować, to jego działania nic nie dają, kiedy pozostaje ciągle w tym samym miejscu. To trzeba było przez siebie przepuścić. Mniej więcej w tym samym czasie pojawia się inny film, który wydaje mi się pod tym względem do długu bardzo podobny. To jest zupełnie inna forma. Myślę o austriackim filmie Michaela Hanekego Funny Games. Mówię oczywiście o tej pierwszej wersji, nie o tej drugiej amerykańskiej, że ona jest swoistą kopią. Dlatego, że oba te filmy pokazują starcie ludzi z czymś, co jest spoza ich świata. Wydaje się, że bohaterowie, również Długu, mają świat doskonale rozpoznany. Proszę zobaczyć, jak Robert Gonera i Jacek Borcuch na początku ich grają, zwłaszcza postać Gonery. Człowiek, który ma wszystko pod kontrolą, człowiek, który jest panem własnego losu, człowiek, który jest w doskonale znanym sobie świecie, gra w grę, której zasady doskonale rozumie i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Bardzo szybko dostajemy komunikat, że to nie jest jedyny świat. Tych komunikatów jest zresztą kilka, bardzo ciekawie skonstruowanych. To jest na przykład ten świat przeszłości, od którego on stara się uciec. To słynna scena, w której jego ojciec deklamuje pana Tadeusza. Kto w tym momencie zastanawia się nad panem Tadeuszem? Kto zna to na pamięć? Po co w ogóle mówić? To należy absolutnie do przeszłości. To jest świat inteligencji, od którego bohater chce uciec. On chce robić biznes, on chce mieć pieniądze, chce być człowiekiem nowych czasów. A więc mamy jedną płaszczyznę. Jest czas, jest świat, od którego on chce uciec i to jest pierwszy sygnał może ostrzegawczy. Nie dostają kredytu z banku, a więc nie wszystko mają pod kontrolą. Ale podobnie jak w Funny Games, wydaje mi się, że problem polega na czymś innym. No bo co? Bohater wyszedł poza swój świat, złamał jakieś tabu, bohaterowie i za to ponieśli karę. Przecież jak się przyjrzymy ich postępowaniu, oni nie robią nic, co by wykraczało poza społecznie przyjęte normy. Oni się po prostu spotykają ze światem, który go nie potrafią zrozumieć. Tym światem jest Gerard. Podobnie było w Funny Games, kiedy bohaterowie, taka zwykła mieszczańska rodzina, spotyka się z nieznajomymi, z Peterem i Paulem i w zasadzie zaczynają, wydaje im się, że kontrolują grę, podobnie jak tutaj widzieli Państwo, zresztą zobaczą za chwilę również w Długu, podobnie jak wydaje się bohaterom, że kontrolują grę, tymczasem w pewnym momencie się okazuje, że oni grają już w zupełnie inną grę, którą kieruje ktoś inny, w której nie mają wiele do powiedzenia, bo Gerard przejmuje kontrolę. Ale czy właśnie oni mogli zrobić cokolwiek innego? To nie jest tylko historia, to jest właśnie ta trochę inna interpretacja, która wychodzi poza to, co mówił sam Krzysztof Krause. To nie jest tylko film dla mnie o tych ludziach, chociaż sam film, pokazanie ich sytuacji, tej rozpaczy, do której zostali doprowadzeni, kiedy zgłaszali sytuację, że są prześladowani przez bandytę na policję, otrzymywali rytualne, można powiedzieć, słowa i nic więcej, doprowadzeni do ostateczności, dokonują morderstwa i okazuje się, że to morderstwo niczego nie zmienia, ponieważ oni likwidują bezpośrednie zagrożenie, natomiast nie są w stanie zlikwidować lęku przed codziennością, współczesnością, ponieważ pozbyli się zagrożenia, ale ono w nich zostało. Zarówno Dług Krzysztofa Krausego, jak i Funny Games moim zdaniem bardzo mocno należą do kultury europejskiej. Mówię o tym również, żeby dokonać pewnego przeciwstawienia. W kulturze amerykańskiej
Bardzo często pojawia się motyw człowieka, który zostaje postawiony w sytuacji zagrożenia, ale podejmuje działania, które okazują się skuteczne. Wystarczy przypomnieć tutaj sytuację filmów z przełomu lat 60. i 70., kiedy też zmieniała się Ameryka, podobnie jak w latach 90. zmienia się Polska. Dług, moim zdaniem, to jest doskonały film o transformacji ustrojowej. Co prawda już minęła prawie dekada, ale to ciągle jest o transformacji ustrojowej. I w kinie amerykańskim wtedy pojawiają się takie filmy jak Życzenie śmierci Michaela Winnera z Charlesem Bronsonem, czy Brudny Harry z Clintem Eastwoodem, film w reżyserii Dona Ziegela. Tam również ład społeczny jest zagrożony. To świetnie widać w Życzeniu śmierci. Bohater zostaje w jakiś sposób, miałby zostać steroryzowany. Ginie jego żona, córka zostanie zgwałcona. Ale bohater podejmuje działania. Przypomina sobie o swoich umiejętnościach strzeleckich i to on staje się myśliwym. Podjął działania, zlikwidował zagrożenie i to spotyka się ze społeczną aprobatą, bo to Winner w swoim filmie doskonale pokazuje, że to zabijanie przestępców spotyka się ze społeczną aprobatą. I można powiedzieć, że Don Ziegel, że Michael Winner są doskonałymi psychiatrami, mówię to nieco ironicznie, jeżeli przyjmiemy, że zadaniem psychiatry, jak pisał kiedyś Antoni Kępiński, jest rozładowanie napięcia pacjenta. W takim rozumieniu Krzysztof Krause nie był dobrym psychiatrą, ponieważ on nie rozładowywał napięcia, tylko wręcz je kumulował. Ja mówię też o swoich przeżyciach z seansu, ale wiemy z rozmów, z recenzji, że takich przeżyć było więcej. Ten film pokazywał właśnie naszą bezsilność, to co było najgorsze, bezsilność, tak jak Funny Games, tak dług, że my w naszej codzienności wydaje nam się, że kontrolujemy swoje życie, natomiast nie mamy świadomości, że być może gramy już grę, w której kontroli nad niczym nie mamy. I pod tym względem to było przerażające, że bohaterowie w żaden sposób nie zawinili, że ich postępowanie było, można powiedzieć, cały czas poprawne, zgodne z normami społecznymi, a i tak znaleźli się w sytuacji kryzysowej i podjęte przez nich działania nie miały prawa, tak jak w kinie amerykańskim, zlikwidować tego poczucia zagrożenia. To nie jest tak, że zabijam prześladowcę i spotykam je nagroda. Zabijam prześladowcę i mój lęk staje się jeszcze większy. To był film przerażający. Przy tym filmie już z Krzysztofem Krausem pracowała Joanna Kos. Z czasem ich współpraca stawała się coraz bliższa, są parą i mam wrażenie, jak patrzę na późniejsze filmy Krzysztofa Krausego, a później już Krzysztofa Krausego i Joanny Kos-Krause, że ona zaczyna wyznaczać kierunek pracy tego duetu. Tak właśnie jest, było już przy Nikiforze. Mój Nikifor. Ale książkę, którą oboje wydali, ta książka nosiła nieco inny tytuł. Nasze Nikifory. Dlatego, że mieli kilka pomysłów, ale pomysł ogólnie na zrobienie filmu o Nikiforze był jej. Ona mówi, że przypadkiem, szukając innej książki, szukając tomiku Owidiusza, sięgnęła po książeczkę autorstwa Elżbiety i Andrzeja Banachów o Nikiforze. I mówi, że się tą książeczką zachwyciła. Jeździła wszędzie z tą książką. Można chyba to powiedzieć, bo sama to wiele razy w wywiadach podkreślała. Ukradła tę książkę z biblioteki, żeby ta książka była blisko niej. Kiedyś mi zawsze mówiono, że kradzież książki to jest jedyna kradzież, którą można usprawiedliwić. I długi czas tak myślałem, aż do czasu, kiedy ktoś mi ukradł książkę. I wówczas moralność Kalego, prawda? Jak Kali komuś ukraść krowę, to dobrze. Jak ktoś ukraść Kalemu krowę, to niedobrze. Także
mam chyba moralność Kalego. Ale ona chciała zrobić film o Nikiforze, ta postać ją zachwyciła, tylko to jest, proszę Państwa, pewien problem, który często mają twórcy. To filmowcy, pisarze, naukowcy, oni mieli na razie pomysł na pomysł, ale nie wiedzieli jeszcze, jak to zrobić, jak opowiedzieć. Pozornie sprawa wydaje się prosta. Można przecież powiedzieć, że mój Nikifor jest filmem biograficznym. Ale wydaje mi się, że wrzucanie w taką szufladkę gatunkową tego filmu akurat byłoby dużym błędem. No bo tak, film opowiada autentyczną historię człowieka urodzonego prawdopodobnie w roku 1895, Łemka, człowieka upośledzonego również fizycznie, jego bełkotliwa mowa wywodziła się stąd, że miał język przerośnięty do podniebienia. Człowieka, którego naród miał być, którego grupa etniczna miała być pozbawiona tożsamości, którego wywożono często z jego miejsca zamieszkania, trafił na Pomorze, zawsze do siebie wracał. I który był twórcą, malarzem, który stworzył ponad 40 tysięcy obrazków, jak się liczy, no właśnie obrazków, czy to słowo już nie jest deprecjonujące w jakiś sposób, i którego odkryto bardzo późno. Znaczy inaczej, może nie późno, no bo odkryto go jeszcze przed wojną. Już przed wojną ukazał się artykuł o jego malarstwie, artykuł, który egzemplarz tej gazety zresztą, bo to było bodajże w piśmie Arkady, Nikifor miał taki stary egzemplarz ze sobą, chętnie go pokazywał, ale później został jakby znowu zapomniany i znowu po latach odkryty. Ale oglądamy tak naprawdę tylko dwa momenty. Rok 1960 i końcówkę dekady, kiedy Nikifor staje się znany, kiedy ma wystawę. Czy to jest film biograficzny? Dwa momenty. Jak pokazać? Często się twórców pokazuje przez ich dzieło. Z jednej strony by się wydawało, malarz, jak fantastycznie można spróbować za pomocą obrazu oddać jego malarstwo. Ale powiedzmy sobie szczerze, taka próba zakończyłaby się kiczem. Prawdopodobnie. Coś, co było naturalne dla Nikifora, było świadectwem jego rozmowy, nie wiem, ze światem, ze świętymi, może z Bogiem, gdyby było taką przemyślaną, wyrachowaną twórczością, byłoby kiczem i Krauzowie doskonale sobie zdawali sprawę. Próbowali opowiedzieć, bo to w tej książce widać, tam były różne wersje scenariusza, opowiedzieć o Nikiforze przez jego twórczość, przez to, jak ona wpłynęła na różne osoby. Był taki pomysł, żeby zrobić film nowelowy o 5 osobach, gdzie ten obrazki Nikifora by wywierały jakiś na nich wpływ. Ale i ten realizację tego filmu przekładają. Już są prawie gotowi, oczywiście zbierają pieniądze. Wydawałoby się, że po długu Krzysztof Krause nie będzie miał problemu z zebraniem funduszy, no ale pojawiają się pytania, po co komu film o Nikiforze? Przecież to jest takie niefilmowe. Ale już są gotowi do rozpoczęcia zdjęć, kiedy Krause mówi, no dobra, ale nie mamy jeszcze pomysłu. I zobaczą Państwo, że wpadają na pomysł znakomity. To jest film o Nikiforze. Film o spotkaniu z tajemnicą. Ponieważ gdybyśmy skoncentrowali się tylko na tej postaci, to ten film nie stanie nam niczego powiedzieć. Ale to nie jest błąd realizatorów, to nie jest ich porażka. Nie stanie niczego powiedzieć, jak powiedzieć o tajemnicy, jak wniknąć w świat Nikifora. Można go pokazać tylko z zewnątrz. I to jest ten fantastyczny pomysł, ponieważ oglądamy go z zewnątrz, ale oglądamy go z perspektywy konkretnego człowieka. I mój Nikifor to jest sygnał, że to nie jest po prostu opowieść biograficzna, że to jest mój Nikifor, to jest Nikifor swój, Nikifor Joanny Kos-Krause, Nikifor Krzysztofa Krausego
i wreszcie Nikifor Mariana Włosińskiego. Człowieka, w którego życiu Nikifor się nagle pojawił. W roku 1960 po prostu wszedł do jego pracowni i oznajmił, co państwo zobaczą, ja tutaj teraz będę malowała. Ponieważ Nikifor mówił o sobie raz w formie męskiej, raz żeńskiej. To po prostu postrzeganie płci nie miało dla niego najmniejszego znaczenia. Kim jest Marian Włosiński? Jest malarzem. Malarzem, który jak państwo zobaczą, to jest w ogóle znakomicie moim zdaniem, to warto docenić, znakomicie zostały oddane lata 60. na ekranie. Malarzem, który no, nie robi kariery artystycznej, maluje różne plakaty, slogany, pracuje na etacie i nagle dostaje pewną szansę, którą musi dopiero dostrzec. Dostaje szansę, że on się spełni przez to, że będzie przy Nikiforze. Ale co to znaczy być przy Nikiforze? Przecież nie oglądamy całej tej dekady, ale możemy z różnych sygnałów wywnioskować. Być przy Nikiforze to znaczy być stale przy Nikiforze, bo to wynika z tych dialogów z późniejszej części. Być przy Nikiforze to znaczy zajmować się Nikiforem. Być Nikiforem to znaczy chronić Nikifora, bo ten obrazek, że jest Nikifor w Parku Zdrojowym i to jest taka lokalna ciekawostka, to jest fałszywe pojęcie. Nikifor to jest człowiek, który dużo przeżył, który był odtrącany, był bity. To jest postać tragiczna. Być przy Nikiforze w odniesieniu do Włosińskiego oznacza to również zaryzykować własną rodzinę. Proszę sobie wyobrazić, że wprowadza do swojego świata, do swojej rodziny człowieka, który cierpi na gruźlicę w latach 60., kiedy jest to bardzo poważna choroba, kiedy może sam się zarazić, kiedy mogą zarazić się jego dzieci. To jest też pewien wybór moralny. Pamiętajmy, że tak jak była problematyka moralna w długu, tak w tej chwili Krause absolutnie z niej nie rezygnuje, bo to jest również pewna forma moralnego wyboru. Bez oceny, bez najmniejszej oceny. To jest, wiedzą państwo doskonale, że był problem ze znalezieniem kogoś, kto by zagrał Nikifora. Joanna Kos-Krause mówiła w jednym z wywiadów, że był znakomity aktor, który by go doskonale zagrał. Nazywał się Jacek Woszczerowicz. Problem polegał na tym, że od dawna już nie żył. Woszczerowicz, wystarczy sobie przypomnieć jego rolę w Przedwojennym Znachorze, nie? Jego niewielką rolę, żeby pomyśleć, jak byłby doskonałym Nikiforem. Ale nagle pojawia się pomysł. Krystyna Feldman, która po 60 prawie latach kariery zawodowej wreszcie dostaje pierwszoplanową rolę. Cóż o tej roli powiedzieć? Ona jest po prostu Nikiforem. Co ciekawe, w pewnym momencie podczas pracy nad filmem została pobita, obrabowana i pobita. I odebrano to tak, ona miała akurat zagrać tego starszego już Nikifora. Mówi, no wszystko sprzyja tej roli. To oczywiście trzeba mieć odpowiednie podejście do życia, żeby tak odebrać fakt bycia pobitym, ale wszystko tej roli sprzyjało. Ale to nie jest tylko, to jest fenomenalna rola, znakomita, zresztą nagradzana na wielu festiwalach, ale to nie jest tylko film Krystyny Feldman. To jest też film Romana Gancarczyka, ponieważ oni tworzą, nie chcę powiedzieć parę, oni tworzą relacje. Zresztą Gancarczyk okazało się, że studiował też architekturę, potrafi malować, doskonale tutaj pasował. Można powiedzieć tak jak, to jest pewien banał, tak jak mówimy o tej relacji ja-ty w ujęciu dialogistów, w ujęciu chociażby Martina Bubera, to nie liczy się ja i nie liczy się ty. Liczy się tylko relacja, ja-ty, to jest pomiędzy nimi i chyba to się Krausemu udało w tym filmie oddać. Ale tak patrzę na zegarek, bo chciałem państwu pokazać jeszcze fragment z jego późniejszego filmu. Już nie chcę do Papuszy
przychodzić, bo ten film, mimo że powstał jeszcze za życia Krausego, już głównie robiła Joanna Krause, Ptaki śpiewają w Kigali, to już w ogóle Joanna Krause. Film Plac Zbawiciela, kolejny film, film, który realizują wspólnie. Film, który z jednej strony, znowu jego tematyka wywodzi się z jednej notki gazetowej, a z drugiej strony z ich sytuacji, ponieważ Krausowie zostali oszukani przez dewelopera. Stracili pieniądze. Później jego matka zaoferowała im pomoc. Chcę pokazać Państwu na zakończenie ten fragment i zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jak ten film wspaniale jakby zamyka twórczość Krausego. Mówię zamyka, no, z tego powodu, o którym powiedziałem wcześniej, czy domyka, czy dopełnia może lepiej. Po pierwsze, ten film w jakimś sensie niesłychanie przypomina Dług, ponieważ on mówi o lęku związanym z codziennością. O tym, że my się boimy się efektu cieplarnianego, boimy się żywności modyfikowanej genetycznie, boimy się wojen, boimy się broni atomowej. Tymczasem większość naszych lęków tkwi w codzienności. I Krause to pokazuje, że codzienność może być zagrożeniem. I druga rzecz, rodzina. Rodzina w ogóle jest jednym, często się tego nie dostrzega, ale rodzina jest jednym z najważniejszych tematów polskiego kina ostatnich 20 lat. I ten film też to znakomicie pokazuje. Dzień dobry. Dzień dobry pani. No widzę, klatkę zaczęli u nas malować. Bo u was już chyba skończyli, tak? No tak, cały miesiąc u nas siedzi. O Boże. Dostałam łapówkę. Zrobić mamy herbaty? Chętnie. Myślałam, że mama później wróci po tym szkoleniu. Ale są naleśniki, odsmażyć? Fajna ta Edyta. Jakoś się tak dobrze z nią rozmawia. Ma tam jakieś problemy, ale w sumie kto teraz nie ma problemów? Nie życzę sobie, żeby ta osoba przychodziła do mojego domu. Problemy. Cała kamienica zna jej problemy. Rok mieszkała w niej jakaś pani Asia. I zapamiętaj sobie. W tym domu nikt nigdy nie będzie patrzył na alkohol. Żebyś ty napuszczała syna na matkę? Czy ja nie mogę poprosić, żebyś ruszyła tłustą dupę, wyłączyła telewizor? Bo to się nazywa, że ja z domu cię wyrzuciłam, tak? Ja cię wyrzuciłam z domu? A nie? Ty podły człowieku, ty. Ty wstydu nie masz. Już to kiedyś słyszałam. Jak mi 7 lat temu proponowałaś pieniądze na skrobankę. I bardzo dobrze. I trzeba było posłuchać. Bo jedyne, co potrafiłaś, to dupę wystawić temu głupkowi. Jeszcze to niech teraz zapierdala jak robal. Bardzo jeszcze proszę. Jeszcze słowo. To co? No uderz. No uderz. Kim Jongwa, ty. No? No spróbuj. Co, nie trafiłaś? No jeszcze raz. No spróbuj. Idź przeprosz matkę. Słyszysz? Nie ma takiej możliwości. Sam mówiłeś, jak cię upokarzała. Jak się tresowała jak psa. Na 7 lat cię do dziadków oddała. Ale już! Przeproś. Bartek, powiedz jej. Przeproś. Powiedz jej, kto przyszedł do mnie i poprosił o załatwienie skrobanki. Chcesz mi coś powiedzieć? I zanim skonsultujesz odpowiedź z mamusią, ja do tego domu już nie wrócę. I dobrze, nikt cię tu nie trzyma. Od moich dzieci odpierdolcie się obdwoje. Ty i twoja mamusia. Jej nie znałam już dawno. A twoje poznałam dzisiaj.
te spodnie. Kolejny fragment z tego filmu. Ale one są brudne. To niech nie zakłada. Boże, kamienny. Są to spodnie? A blisko byłem? A właściwie trzeba dbać o porządek. A ile ty masz lat, co? Że nie możesz spodni znaleźć, co? Co to jest za bajzel, co? Sprzątaj to natychmiast! Natychmiast powiedziałam! Co się gapisz? Sprzątaj! Tak się wychowuje dzieci! Sprzątaj! Już sprzątaj to! Rozumiesz? Ty tylko swoje chcesz. Dobra, to już sprzątam. Znowu się zadzieło. Weź tam na ten ręcznik. Zaraz otworzę. Proszę bardzo. Zobacz. Gdzieś facet mnie namówił. Zakręcony zupełnie na te nawiązania, takie lepsze. A po co ci wiązanie? Żeby pod górę też można było wchodzić. A wiesz, co on powiedział? Idą dwa pingwiny po pustyni. Jeden do drugiego mówi, patrz jak tu kiedyś musiało być ślisko. Ha, ha, ha. Mówiłem, że głupi. No, głupie. Na szczęście nic nie wpadło. Tylko się wydaje, że w tej scenie się nic nie dzieje, ale one pokazują rozpad rodzinny, kiedy... A co to, kiedy są jakieś osobno i kiedy dopiero... Dopiero dochodzi do tragedii. Poczęstujecie babcię? Poczęstujemy. Nic nie jedliście, odkąd dzwoniła? Tak. Głodni jesteście, tak? Najwyżej tylko jeden jogurcik. To maleńko. A gdzie mamusia? Obesrała się. Już zaraz. Już chwileczkę. Już. Już chyba. Już. Trzymaj się tak. Trzymaj się. Zawieź się na mnie, tak. Dobrze. Już pójdziemy, tak. Pójdziemy do łóżka. Czekaj.
Nie przychodzisz nawet dzieci zobaczyć. Zakładam firmę, to latam z papierami, mówiłem ci. Pozew ma być gotowy do 15. Dziecko... Spokojnie. Bredzisz. Nie wiem, ile ten rozwód potrwa, rok, dwa, pięć. Jeżeli w ogóle go dostaniesz. Ale o co pani chodzi? Po co pani przyszła właściwie? Jest pani, jest Beata, jest Bartek. Są dzieci. To są jeszcze bardzo małe dzieci. Proszę pani, w świetle prawa to wygląda następująco. Ona jako matka ma takie same obowiązki jak ojciec. To znaczy, że powinna wziąć się do pracy. Bo jak na razie to ja za wszystko płacę. Za wszystkie buciki, swederki. Spokojnie, powoli. Wszystko się ułoży. Nie wyjdę stąd, dopóki nie ustalimy, jak rozwiążemy tę sytuację. Słucham, jaka jest wasza propozycja. No przecież pani jest taka zaradna. Zdecydowana. No wymyślcie coś. Może im wynajmiecie jakieś mieszkanie. Albo tutaj weźcie ich do siebie. Proszę pani, mi jest nie... niezręcznie proponować cokolwiek bać. Ale Bartek nie opuści dzieci. Bartek już opuścił dzieci. Byłam u kardiologa, powiedział mi, żebym się od razu położyła na oddział. Poczekaj. Teraz. Wyjeżdżam na 10 dni. Proszę, żeby po moim powrocie sprawa była załatwiona. Jedno ci powiem, synu. Może to cię zaboli, może cię zdziwi, ale... To jest żywy człowiek. Widzę, co się z nią dzieje. I ty jesteś za to odpowiedzialny. A ty nie jesteś. Cały czas tylko słyszałem, że jestem głupi, że żonę wybrałem ze wsi. Studia też bez sensu. Jedź do Ali. Jedź. No jak się już napijecie herbatki i się wypłaczesz, jakim jestem chujem podobnym do ojca. Zmień ton, dobrze? Zmień ton! Ty zmień, bo jedyne, co potrafisz, to straszyć. Wypuść mnie. Nie. To wymelduj ją! Co to dla ciebie za problem? Skończyłeś? Wystaw jej walizki. Wypuść mnie! Wysiadaj. Ja nie będę uciekać z własnego domu jak ty. Głupi gówniarz. Dziewczyny przyszły po pierwsze. Proszę Państwa, Krause pokazuje, że to zło, które kryje się w codzienności, to nie muszą być bandyci, to mogą być po prostu nasze codzienne relacje. Chociaż powiedziałbym, że jak mamy do czynienia z tym pewnym moralizowaniem, to ono wchodzi na taki poziom przekonania, pewności. Zawsze mnie zastanawiało w końcowej scenie, kiedy sędzina ogłasza wyrok związany z tą rodziną, bo jak Państwo zapewne wiedzą, w Placu Zbawiciela dochodzi do tego, że matka targnęła na swoje życie i życie swoich dzieci, to tę sędzina zagrała Joanna Kos, czyli jakby przydając sobie to słowo decydujące, nie wiem. Ale chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż w napisach do Placu Zbawiciela
Mamy przy współpracy scenariuszowej trzy nazwiska. Ewa Wencel, Jowita Budnik, Arkadiusz Janiczek. Po prostu pamiętam moją rozmowę z Krzysztofem Krauzem. Zaczęliśmy mówić o Majku Lee, o jego sposobie pracy. On mówi, jaki sposób pracy? Ja mówię, no on zbiera aktorów, zamykają się, pracują długo. On mówi, wiesz, ja też teraz tak robię. Pracowali tak dalece, że uznano, że aktorzy są współautorami filmu. Proszę Państwa, mimo wszystko w Placu Zbawiciela jest może, jak spojrzymy na koniec, odrobina optymizmu, bo Krause, spoglądając na świat, widział jego różne strony. Kiedy obejrzą Państwo dług, dług zawiązuje żołądek na supeł. Dług powoduje w nas przerażenie, lęk przed własną bezsilnością. Natomiast Mój Nikifor jest jednym, z moim zdaniem, z najpiękniejszych polskich filmów o wierze w drugiego człowieka. Także zobaczymy dwa obrazy rzeczywistości. Za każdym z nich stoi Krzysztof Krause. Dziękuję Państwu za uwagę.